jedziemy na rajd pałk. Jak widzieliście, przyleciliśmy do Polski, żeby uczestniczyć w naszej ulubionej imprezie motocyklowej Rajdzie Pałuk. Przy okazji odebraliśmy Transalpa od mojego przyjaciela Pawła, który dbał o niego przez zimę. Także dzięki Pawełku za twoją pracę. Piątkowy nocleg spędziliśmy w Wille Maximilian w Wierzywicach. Bardzo ładne miejsce, ogólnie ciche i spokojne. Jedynie dla wrażliwych problemem może być bliska linia kolejowa. Ja śpię jak kłoda, więc mi nie przeszkadza, ale no, dla niektórych może być to utrapieniem. Rajd rozpoczyna się w sobotę. Pobierać pakiety startowe możecie od godziny 8 rano. Wyjazd na trasę jest do godziny 11, ale lepiej być wcześniej, bo kolejki na niektórych zadaniach potrafią być spore. Pogoda tego dnia dopisuje nam i zapowiada się bardzo ciepły dzień. Mieszkając w Norwegii, nie jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do takich temperatur w kwietniu, więc zastanawiamy się, jak to będzie. Przybywamy na miejsce jakoś o 9:30. Lubimy ten rajd też dlatego, że spotykamy tu wielu znajomych. Gdy mieszka się z dala od Polski, nie jest łatwo utrzymać kontakt, to też cenimy sobie bardzo takie spotkania. A gdzie jest biuro rajdu? Tam to jest podobało. Pianino. Odpinamy kufry, musimy zostawić, bo nie chcemy jechać z takim mandżurem. O, i spadła nam trasa. No dobra, to odpinamy i idziemy zostawić. Rajd polega na jeżdżeniu po wyznaczonej trasie, którą otrzymujecie w formie roadbooka. Podążając nim, dojeżdża się do zadań, za które otrzymujecie punkty. Na końcu oczywiście najlepsi zdobywają odpowiednie nagrody. Tym razem organizatorzy przygotowali dla nas aż 13 takich zadań. Bardzo fajnych, różnorodnych i trzeba przyznać całkiem wymagających i nietypowych. I tak wygląda roadbook, czyli macie trasę rozpisaną w kwadracikach, dystans na dole do przejechania, zerujecie licznik na każdym skrzyżowaniu i jedziecie dalej. My obecnie jesteśmy tutaj, jest to zadanie numer 1. Dobra, to jedziemy, zadanie numer 1. Okay. Jak miała na imię koleżanka Stasia z powieści W pustyni i w puszczach? Nel. Odmianą jakiego koloru jest kolor kobaltowy? Zielonego. Tak? To jest niebieski. 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 Kiedy wybuchła II wojna światowa? W 1939. Symbol żelaza? Fe. O tak. Gdzie znajduje się ratusz z kościołkami? W Poznaniu. Stolica Danii? Kopenhaga. Ile wynosi 5 do potęgi trzeciej? 125? 125 chyba, bo to jest 5 razy 5 razy 5. Tak. To ile? 125. Okej. Dokończ przysłowie. Ciekawość to? Pierwszy stopień do piekła. Orka to? To jest sak. Co to są tak zwane zimne nóżki? To jest galareta. Tak, no. Super. No. Ekstra. Wszystko dobrze. Bardzo dziękujemy. Yes. Mamy maksa. Tak szybko przejdziesz. Ha! Mamy maksa. Po niecałych 5 minutach przyjeżdżamy na kolejne zadanie. Ciepło jest. Jest bardzo ciepło. Słuchajcie, jest piękna pogoda dzisiaj, robi się naprawdę ciepło. Ola musi wypiąć podpinki, a to znaczy, że jest naprawdę grubo, bo zazwyczaj tego nie robi. Więc słuchajcie, naszym zadaniem tutaj jest zgaszenie świeczki, stojąc w tym miejscu, wodą z ust. Pokaż, weź pluń. Ty już? Mogę? Tak, śmiało. Pluń, pokaż do kamery. Tylko nie w kamerę. Kurde, prawie, no, powiem ci, sikasz nieźle. No, ty to masz. Jej!
Udało nam się, ja zgasiłem za pierwszym razem, Ola za? Ja nie zgasiłam. A Ola nie zgasiła. Ona ma za małe ciśnienie. Idziemy dalej. Ciekawe gdzie teraz, jakie teraz będzie zadanie. Zadanie numer 3. Mamy zrobić zdjęcie. No i aparat pytanie. Kolejnym naszym zadaniem jest sprawnościówka. Mamy poustawiane samochody na placu i wokół nich będziemy musieli wykonywać różne figury. Że tak wygląda nasza trasa. No dobra, jedziemy. A moja trasa będzie wyglądała? Tak samo. Ty masz specjalną. Jest inaczej. Jesteśmy na kurhanach i to jest nasze kolejne zadanie i musimy tutaj znaleźć, kiedy te kurhany, znaczy w którym roku mniej więcej powstały lub w tysiącleciu lub jak dawno temu. I chodźmy zobaczyć te kurhany, jak one wyglądają. Mam słodki. Dzień dobry. O, tu coś się zjadło. I to są te kurhany. Słuchajcie, te kurhany powstały 4000 lat temu, tak około. Więc można powiedzieć, że są starożytne wręcz. Epoki neolitu. O, tak, cokolwiek by to nie było. Ale nieźle. Stare. Jesteśmy na kolejnym zadaniu. Kolejna sprawnościówka. Slalomik i omijanie pachołków, powrót do środka, robienie pętli, kolejny pachołek, pętla i wracamy tutaj i to wszystko jest na czas. Wyglebałem trochę, ale dobrze jest. Wyglebałem się, bo w sumie mamy nowe sprzęgło w trampku i jest całkiem inaczej ustawione. Musiałem przez przypadek wcisnąć trochę sprzęgło, przez to automatycznie, jak byłem w takim mega złożeniu, odcięło mi
jakby gaz i po prostu motocykl się położył. Ale było fajnie. Całkiem niezły czas udało mi się później tak wykręcić, także może coś z tego będzie jeszcze, zobaczymy. Go. Teraz do wiaderka. Super! Jesteśmy na miejscu kolejnego zadania i mieliśmy zaparkować bezpiecznie. Proszę, pięknie. Bezpiecznie za zakrętem oczywiście. I mamy znaleźć coś. Cokolwiek by to coś nie było, ale tam widzimy, że są jakieś ruiny. I pójdziemy sobie, zobaczymy co tam będziemy, co tam znajdziemy w ogóle, nie? Lećmy, idźmy. Zobaczcie, jak te drzewa są tutaj obrośnięte. A tym czymś, co mieliśmy znaleźć, jest cmentarz. I jest chyba bardzo stary, bo no, z niektórych grobów, jak widać, wyrastają dosłownie drzewa. Nie ma tabliczek, więc nie wiemy, kto tutaj spoczywa. Chyba nie ma. A, są jakieś tabliczki. Ruche Sanfr. Nie wiem, co to znaczy. Ale jest stary, słuchajcie. Jesteśmy chyba nawet ponad połowie rajdu. 13 zadań, to było 7. A, no tak, czyli już zostało 5. No, akurat dobrze. Jest ciepło i w sumie takie fajne są te wszystkie ciuchy, ale jak się w nich jedzie, a nie jak się w nich chodzi. Ale jest dobrze. Teraz może troszkę dłużej pojedziemy, to nie będzie nam tak gorąco, nie, także... Nie, nie będzie. To nie będzie dłużej, to nie będzie lepiej. Także do zobaczenia. Jedźmy dalej. Jacek otwiera szamę. Ja mam wszyscy rogaliki. No. Oj. Niestety. No i pan nie zaliczył zadania. Bye bye, 0 punktów dla pana. Tam. Nie, to nie ma sensu. Chyba nie ma. Nie, dobra, jedziemy, trzymaj. Będziemy obserwować. Ja myślę, że ona będzie się trzymać. Ja ją ścisk. Jesteśmy teraz przy ruinach pałacu. Jakby nie musieliśmy się dowiedzieć, co teraz właściwie znajduje się. Kiedyś był PGR, widzicie, tam jest pałac. I obecnie teraz jest to w rękach prywatnych i ktoś wykupił te mieszkania. I są tam mieszkania jego pracowników, czyli mieszkania pracownicze. A skąd to wiemy? Bo tam pan układa kostkę. I Jacek pojechał i się go spytał. No, trochę oszukaliśmy, ale daliśmy radę. To jest najważniejsze. Wow, jaki kolor wody, ludziska, zobaczcie na to. Bang. Lazurowe wybrzeże. Na pałukach. Przed nami zjedzie. Widziałem te. No bo ja. Co? Teraz... Nie, strzelaj, dawaj. Teraz, nagramy cię, strzelasz, Jacek. Tak, ale bardzo na dobra strzeleckiego, okej? Teraz trzeba. Masz okulary strzeleckie. Może za nisko złożyć. Teraz
No, dostała klapka, dostała. Dwa, teraz się ruszyło. Przeładowało się. Raz, dwa, trzy. Nasze kolejne zadanie to jest slalom. Taki typowy egzaminacyjny, czyli omijamy sobie pachołeczek, tak, tak, fotelka, zawracamy i tędy, tu i do mety. I musimy zrobić to najlepiej poniżej minuty, wtedy jest 3 punkty. Kolejnym elementem z tego zadania w tamtym miejscu było zmierzenie profili stalowych, grubości, długości, szerokości i trzeba było jakby wyliczyć wagę takiego profila. Mi się udało dobrze zrobić jeden, Ola zrobiła dobrze obydwa. Używajcie proporcji. Tak, no. Ostatnie zadania polegały na dowiedzeniu się, w jakich kierunkach jeździły pociągi przez niedziałające już dzisiaj mosty, oraz jedno, na które myśleliśmy, że przyjechaliśmy za późno, ale okazało się, że trzeba było wykonać zadanie z powieszonej tam kartki. Nikt z nas nie wpadł na to, żeby ją przeczytać. Cały rajd skończyliśmy krótko przed godziną 17. Zmęczeni przyjechaliśmy na bazę, gdzie dostaliśmy zupę i pozostało nam już tylko czekać na ogłoszenie wyników. Ostatecznie nie udało nam się nic zdobyć, ale nie po to też tu przyjeżdżamy. Ideą rajdu jest propagowanie regionu. I ten rajd był naszym 6, w którym wzięliśmy udział. Jeśli się uda, to na następny rajd też przyjedziemy. Mamy nadzieję, że nasz film oddaje ducha tej imprezy oraz że zachęci Was do wzięcia w nim udziału. Naprawdę warto. Trzymajcie się. Cześć. Dzisiaj 200 zł mandatu dostało od policji za prędkość. Także okej. Zwróciło się teraz. Szczęście. Szczęście. Tutaj na kraju. Świetnie. Zarówno do zobaczenia na starcie. Nie mogę nie przyjechać.